po raz siódmy Suwałki będą realizowały budżet obywatelski. Mieszkańcy mają do wydania 2 600 000 zł. 2 miliony złotych miasto przeznaczyło na duże projekty inwestycyjne do 800 000 zł, 500 000 zł na realizację projektów do 100 000 zł i 100 000 na projekty kulturalne, społeczne i sportowe do 20 000 zł. Do 6 sierpnia ratusz czeka na propozycje mieszkańców, na co wydać te pieniądze. Pracownicy Wydziału Inwestycji służą pomocą w sporządzeniu, przygotowaniu i wyjaśnieniu sytuacji, która dotyczy konkretnego terenu, bo te inwestycje są realizowane na terenach miejskich. Czy tam można dane przedsięwzięcie zrealizować, czy dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego daną inwestycję. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej jest dostępny m.in. na stronie internetowej um.suwalki.pl, a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Adama Mickiewicza 1, pokój numer 4. Wypełniony formularz należy przynieść lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Jest też nowość dotycząca tegorocznego budżetu obywatelskiego. To możliwość realizacji inwestycji na terenach szkolnych. Wiceprzewodniczący Rady pan Jacek Niedźwiecki zgłosił taką propozycję, żeby dopuścić realizację pomysłów, projektów na terenach szkolnych, ale w każdej grupie tych projektów po jednym. Czyli w grupie projektów dużych maksymalnie jeden projekt i w grupie projektów tych mniejszych do 100 tysięcy też jeden projekt. Głosowanie nad propozycjami do budżetu obywatelskiego odbędzie się od 14 do 31 października. Ogłoszenie wyników 25 listopada. Jeszcze w czerwcu zacznie się remont ulicy Utrata w Suwałkach. Inwestycję za 1 456 000 zł wykona suwalskie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe. Prace są podzielone na dwa etapy, obejmujące najbardziej zniszczone fragmenty jezdni, głównie prawe pasy ruchu, i zgodnie z umową mają zakończyć się do 30 października tego roku. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Infrastruktury, które przyznało miastu 800 tysięcy złotych. Dokładamy drugie tyle. Tak jak powiedziałem, jest wyłoniony wykonawca, nasza firma, i wprawdzie długi jest termin, aż do końca października remontu tej nawierzchni, ale no poprosimy tutaj wykonawcę, żeby już teraz w czerwcu te najbardziej zdegradowany odcinek Utraty wyremontował. Nowa nawierzchnia zostanie wylana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łąkową do ulicy Waryńskiego. Skrzyżowanie nie będzie remontowane. Dalej w kierunku północnym remontowana będzie wschodnia nitka, skrzyżowanie z ulicą Sejneńską, dalej zachodnia nitka, skrzyżowanie z ulicą Przytorową i zachodnia nitka do skrzyżowania z ulicami Dwernickiego i Kolejową, na którym nie będzie prac remontowych. Warto dodać, że nową nawierzchnię ulica Utrata doczeka się także przy skręcie do Płociczna. Będzie przebudowa w ramach tego łącznika, który chcemy, realizujemy tutaj zjazd pod tunel, później mostem do ulicy Sejneńskiej, i ten odcinek na długości 450 metrów będzie całkowicie nowy, będą dwie jezdnie rozdzielone pasem, będzie rondo. Do 14 czerwca trwa głosowanie w ogólnopolskim otwartym konkursie na mural artystyczny Suwałki dla Niepodległej, który ogłosił prezydent Suwałk. Mural ma upamiętnić setną rocznicę wyzwolenia miasta. Do konkursu zgłoszono 19 prac autorów z całej Polski. Komisja konkursowa wybrała 5 spośród nich. Teraz w specjalnej sądzie internetowej na stronie um.suwalki.pl mogą na nie głosować mieszkańcy. Oddajemy całkowicie głos naszym mieszkańcom. Niech mieszkańcy zdecydują z tych 5 prac, która praca jest najwłaściwsza, nawiązująca tematycznie do tej rocznicy, no i najładniejsza. Zwycięski mural zostanie wykonany na ścianie budynku przy ulicy Kościuszki 19. Odsłonięcie malowidła zaplanowano na 24 sierpnia.